Bardzo ważnym elementem w pojazdach kempingowych jest szczelność pojazdu, bo to ona wpływa na to, jak długo będziemy mogli się cieszyć tym pojazdem. Czy w środku będzie ładny zapach, czy nie będzie nic przeciekało. Ja nazywam się Sebastian Klaus i zapraszam na materiał o monokoku firmy Balkamp. Obok mnie Marek Balicki, właściciel firmy. Witam Cię, Marku. Witam bardzo, witam Państwa. Zaprosiłeś nas tutaj nad przepiękne jeziorko. Wprawdzie jeszcze nie pora na to, by się opalać, ale pogoda nam dzisiaj sprzyja. Tak, dzisiaj piękne słoneczko, także możemy tutaj na tej plaży sobie zrobić ładny tutaj filmik, pokazać piękny pojazd, który stoi za nami i opowiedzieć trochę o nim. No właśnie, ja na samym początku dodam, że pojazd ten wyciągnęliśmy z fabryki Markowi. Marek się na to zgodził, bo to był najlepszy czas. I ładna pogoda, i pojazd zaraz wyjeżdża do klienta, do Niemiec, także jedyna okazja na to, żeby ten materiał zrobić. Monokok to jest coś, czego wysłyniecie w Polsce jako jedyny praktycznie producent monokoków. Co to jest monokok? Powiedz tak pokrótce. Monokok jest to zrobione jakby z formy odlew w jednym kawałku. Pojazd nie posiada żadnych łączeń, ścian bocznych z dachem. Wszystko jest to robione z formy w całości. No, po czym nakładany jedna wielka bryła nakładana na pojazd. Dzięki temu, no wiadomo, unikamy łączeń i unikamy jakiejkolwiek dostania się wody do środka. Czyli tak, czyli dach, tył pojazdu, boki pojazdu są tak jakby jednym takim monolitem, jedną taką kapsułą. Dokładnie. I nie ma możliwości, i on to jest po prostu jeden taki element, nie ma żadnych łączeń. Dokładnie. Do tego jeszcze jest, tak jak już jeszcze wspomnę, podłoga jest też wylaminowywana. Fakt, że później, już po wyciągnięciu z formy, ale jest wylaminowywana podłoga i całość układana na ramię, dzięki czemu całość jest wykonana z kompozytu, gdzie unikamy jakiejkolwiek sklejki, jakiejkolwiek możliwości, aby cokolwiek zgniło, zaczęło korodować, cokolwiek się z tym działo. Przypomina mi to technologię rodem z jachtów. Dokładnie, tak? Dokładnie. Łódki tak samo są chyba robione. Dokładnie, są w tym samym systemie. Jest forma, na której jest robiona żywica, epoksyd, albo w systemie infuzji, albo ręcznie. Tu jest akurat większość wykonywana ręcznie rzeczy. Niektóre elementy wykonujemy w infuzji, ale tutaj ta bryła jest wykonywana ręcznie. Jest to żywica epoksydowa i mata. Wszystko wykonane, plus wiadomo, od razu w formie wykonujemy ocieplenie pojazdu. Cały pojazd jest wyłożony hereksem, następnie idzie następna ściana z żywicy, co bardzo powoduje, iż ten pojazd jest raz, że bardzo mocno wygłuszony, dwa, bardzo stabilny. A powiedz mi, jak właśnie z tą izolacją termiczną? Jaka jest grubość całej ściany? Jest to 4 cm grubości ściany. No to więcej niż normalnie tradycyjne kampery mają, tak, nie? Bo kampery mają około 3,5 cm, tak najczęściej. Jest każda ściana wewnętrzna i zewnętrzna stanowi 1,6 mm, to jest żywica. W środku jest 30-35 mm hereks, tak. Coś bardzo podobnego do styropianu, powiedzmy. Styroduru, tak? Tak, styroduru, styropianu, coś takiego bardzo podobnego, no ale odpornego na, wiadomo, żywicę. No i jest plus wzmocnienia i to jest, cała konstrukcja jest wykonywana w tym systemie, to jest wyciągane z formy, nakładane na ramę. Podobna technologia w Europie stosowana jest przez taką znaną, dość drogą firmę Lastrada. Dokładnie. Tak. Lastrada i bodajże LMC jeszcze wykonuje, ale tam sporadzi jeden model tylko w tej systemie. No to ja nie widziałem, ale... No jest bardzo mało firm z uwagi na czas, bo jest to bardzo pracochłonne wykonanie tej zabudowy, dlatego mało firm, no dzisiaj się bierze się za wykonanie w tym systemie kamperu. Ja bym chciał tutaj powiedzieć, że mamy bardzo szczelny pojazd, trudną dość technologię, albo bardzo pracochłonną technologię, ale firma Balkamp świetnie to jeszcze umiała połączyć nowoczesny design. Tak, no auto zostało zaprojektowane w ogóle pod Mercedesa. Też patrzyliśmy, żeby były jakieś przełamania, kształty nawiązywały do całej stylistyki Mercedesa. Oprócz tego, no mówię, jeżeli malujemy pojazd w ciemny kolor, jak jest tutaj, wygląda to, trochę go minimalizuje, tak zmniejsza. Tak, ponieważ tak, pojazd jest bardziej, tak, bardzo duży, ale dzięki temu też on nadaje taki, coraz mniejszy się robi, wygodniejszy. Nie? No właśnie, bo tego nie widać, ale ten pojazd ma 7,30 długości. Tak jest, 7,30 długości, 2,20 szerokości i 3,20 wysokości. No to tak, to jest rzeczywiście... Rzeczywiście duża maszyna, ale ten kolor jednak gubi te gabaryty.
Oczywiście jest on jeszcze niedokończony zewnątrz, bo widzicie, że żadnych naklejek nie ma, ale to wszystko przyjdzie, nie? Jak on wróci jeszcze na linię produkcyjną, bo no, musieliśmy go stamtąd zabrać. Dokładnie, tak jak powiedziałeś prędzej, pogoda dzisiaj piękna, stwierdziliśmy, że razem, że wyjedziemy, pokażemy pojazd, no i wróci, żeby go dokończyć, dopieścić, no i oddać dla klienta. Trochę o bazie jeszcze powiedzmy, na której został zabudowany, bo już wspomnieliśmy, że jest to Mercedes, ale to nie jest taki zwykły Mercedes. Tak, jest to Mercedes 519 z napędem na 4 koła. Jest no właśnie. To pojazd na bliźniaku z tyłu z napędem na 4 koła, 180 koni. No jest to bardzo fajna jednostka, no niestety wymagająca prawa jazdy C, ale dzięki temu my mamy też pole do popisu pod względem zabudowy, bo tu jest dużo systemów dosyć po włożone, o których za moment opowiemy, ale dzięki temu nie musieliśmy martwić się o masę. Czyli 5 DMC 5,5 tony. Tak jest. A powiedz mi, ile ważyła cała wasza praca tutaj? Tutaj nasza praca, zabudowa, inaczej, kopsuła razem z zabudową, tak. Monokok razem z zabudową ważył przeszło tonę 100 prawie. Mhm. Auto 2300 bodajże 80 surowe ważyło, tak. Czyli wychodzi 3,5 tony obecnie, nie? Aha, czyli całkowicie i do tego jeszcze bardzo duży zapas, 2 tony prawie, tak? Tak, zapasu. Ale tutaj jeszcze będzie zamontowany hak holowniczy, aha, bo auto jedzie na rynek niemiecki, gdzie będzie domontowywany hak holowniczy, tam już u naszego dealera, jeszcze parę systemów innych, czyli łącznie końcowo liczymy, że auto będzie ważyło 3800. No tak. Wiadomo, też ma duży zbiornik z wodą, czyli... No właśnie, ale to sobie za chwileczkę o tym opowiemy, bo tutaj dużo fajnych rzeczy jest zamontowanych i... Powiem, że bardzo, bardzo ciekawy pojazd, no ale my tylko o takich ciekawych pojazdach mówimy i tylko takie ciekawe pojazdy z firmy Balkan wyjeżdżają. Jak najbardziej. Zapraszam do oglądnięcia i zobaczenia na żywo. Marek, powiedz mi, bo tak, ktoś ci kiedyś zadał pytanie, ile z waszej fabryki wyjechało takich samych pojazdów? Zdarzają się teraz takie, że robicie na przykład 5 takich samych? Powiem szczerze, wydaje mi się, że żaden pojazd nie wyjechał taki sam, bo w każdym, więc jednak nawet jeżeli chodzi się o kolorystykę, każdy klient wybiera sam. Próbowaliśmy jakoś znormalizować wymiary, znormalizować układ, ale to jakby jest z daleka jednak, jakoś to nam nie wychodzi. Cały czas robimy większość indywidualnych zabudów, takich customów, no bo cały czas mamy jednak taką klientelę, która no jest powiedzmy w stanie pokryć niektóre koszta, ale jest też tak. Wymagająca dosyć mocno. No tak, ale i chcę mieć pojazd indywidualny. Dokładnie, zabudowany pod siebie, nie? No dobrze, pod własne wymagania. To jeszcze wróćmy do tych DMC, do tej masy pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu. Czy da się taki pojazd u was w fabryce wybudować na 3,5 tony, DMC 3,5 tony? Powiem szczerze, przy tej długości mamy jeszcze mniejszą formę do mniejszego monokoka, tak. I tamten nie ma problemu, budujemy na 3,5 tony. Z tym monokokiem 7,30 robimy ich mniej sztuk, ponieważ no, tu jest duży problem z wagą. Jakbyśmy nie próbowali, to jednak ta waga zawsze wychodzi w granicach, praktycznie na pograniczu 3,5 tony. Czyli no, jeżeli robimy czyli na rynek, na niemiecki jest to ok, bo tam rejestrujemy większość pojazdów na 4,2 tony, nie ma z tym żadnego problemu. Tak. No niestety na rynek polski mamy z tym duże problemy, bo tutaj jeszcze nie ustanowiono prawa, nie zmieniono, żeby można było rejestrować pojazdy na 4,2 tony. No właśnie, ale miejmy nadzieję, to już te prace w Parlamencie Europejskim trwają. Miejmy nadzieję, że szybko się uda tą ustawę uchwalić i będziemy mogli jeździć pojazdami do 4,250 na prawo jazdy kategorii B. Dokładnie, miejmy nadzieję, ponieważ to nam dużo by ułatwiło, ponieważ te pojazdy, tak jak powiedziałem, do 3 w granicach 3,5 tony jest nasza praca końcowa, mniej więcej wychodzi, tak mniej więcej. Tak. Czyli jeżeli by było 4200, jak najbardziej na, jest wtedy 700 kg na tą ładowność, tak, no to jest to jakieś zabezpieczenie i jest możliwość poruszania się. Dobrze, to co, to obchodzimy pojazd i pokażemy, dokładnie. Bo w garażu tam też jest dużo ciekawych rozwiązań. Idziemy, zaczniemy, tak, z zewnątrz on wygląda naprawdę przepięknie. O i od razu tutaj, bo nie wspomnieliśmy jeszcze o solarach, tutaj akurat te solary widzimy. Jak widać, to, jak... tutaj jest 600 paneli solarnych, po 3 na każdą stronę, ponieważ po środku zostały umiejscowione inne urządzenia, ale są 3 solary z każdej strony, każdy solar po 140 W, to jest łącznie nam daje prawie 800 W. O matko, to porządna elektrownia. Dokładnie, dokładnie, ale tego wymagał klient, prosił też, żeby jakby zrobić niezależne 3 systemy, że w razie jeden system usiądzie, no to zawsze jest, ma jeszcze 2 pozostałe, które ładują akumulator. Chce być całkowicie niezależny. No mówię, tutaj
Projekt jest typowo indywidualny, tak jak widać, zaraz jeszcze zresztą pokażemy. Ogólnie najczęściej nawet tylne drzwi są wykonywane mniejsze, bo tutaj klient też sobie zażyczył, ponieważ wozi specjalne rowery. Wymiar dokładnie podał, który jaki chce mieć na drzwi wejściowe do bagażnika. Wykonaliśmy z jednej i z drugiej strony identyczne drzwi, przez które bez problemu włoży rowery, które posiada, z którymi uprawia sport. Dlatego mówię, większość rzeczy zostało wykonane. Drzwi tylne nawiązaliśmy do drzwi przednich, które jednak zamawiamy z firmy zewnętrznej, ponieważ mają one samodomyk. Dociąg. Pokażemy elektryczny. To też. Także dlatego zamówiliśmy. Ja pokażę może jak bardzo ładnie się otwierają, proszę. Tak. I też bardzo ładnie się zamykają. No i rzeczywiście jednocześnie żeście połączyli stopień, tak? Wysuwanie tak, dokładnie. Stopnia. Od razu połączony jest stopień, jest podłączony central zamek z kabiną kierowcy, co bardzo fajnie działa i umożliwia zamykanie z pilota drzwi. No i dobrze, i tutaj przejdźmy teraz może do bagażnika. Tak. Pokażę system elektryczny. Proszę bardzo, zajrzyjmy tutaj do środka. Są tutaj dwa akumulatory litowo-jonowe Victrona. Do tego Multi Plus po lewej stronie też Victrona. Po prawej stronie widzimy regulatory od solarów oraz system DC-DC do ładowania. No jest to cały system stworzony tak jakby przez firmę w Niemczech, firmę Tigrex, tak jak widać na opisach. Tak. Ale no, wydaje mi się, że jest to bardzo fajny system, bardzo kompatybilny, no i bardzo, powiedzmy, ułatwiający życie na dziko. Dobrze, a powiedz mi, dlaczego trzy regulatory? No, tutaj może to było jednym załatwić, nie? Tak, ale tutaj akurat klient sam sobie tak, powiedzmy, zażyczył, żeby mieć jakby trzy niezależne... Każde dwa panele fotowoltaniczne są na jednym regulatorze. Mhm. Dzięki temu są one spięte razem, ale no, to już był tak jakby jego pomysł, że w razie awarii, w razie czegokolwiek, zawsze któryś z systemów będzie mu pracował. Dobrze, a to koło takie z połączeniami, jak to? To jest koło tak powiedzmy głównie do zabezpieczeń oraz do podłączenia wszystkich jednostek spięcia w jedną całość. Nietypowe, nie? Bo chyba nie tak, stosuje się takiego czegoś w Polsce. No to stosuję akurat tak jak powiedziałem, jest to firmy Tigrex. Tak. Niemieckiej firmy, która jakby projektowała tą elektronikę. Inaczej, klient użytkował już kampera z tą elektroniką. Aha. I to był jego po prostu wymóg, żeby to było wszystko, bo był przyzwyczajony już do tego, co posiadał w zeszłym kamperze i chciał w tym mieć dokładnie to samo, łącznie z ogrzewaniem. Które, to idziemy. Tu jest częściowo pokazane ogrzewanie, bo tu jest boiler, tak. Który jest połączony z ogrzewaniem nawiewowym, suchym, airtop zwykłym, tylko że twin. Oprócz tego, tak jak tam widać, jest pompa ciśnieniowa na wodę. I tak. Oprócz tego boiler wychodzi też, jest ogrzewanie mokre, gdzie jest możliwość podłączenia grzejników normalnie. Ogrzewania Aha. wodnego o. na pompie. Ale wy tutaj nie zastosowaliście tego? Będzie podłączone w łazience, bo tak, no, tylko w łazience, bo tak klient sobie zażyczył. Czyli do ręczników. Dokładnie, takich rzeczy będzie podłączony grzejnik. Fakt, że jeszcze nie jest założony, no przepraszam, tak jak rozmawialiśmy, niestety nie wszystko jeszcze jest dokończone w tym pojeździe, ale lada dzień już powinien być skończony. Zapraszam Państwa teraz do środka. Wejdziemy do pojazdu. Powiedzmy może najpierw o przodzie. Tak. Klient nie chciał drugiego łóżka elektrycznego, ponieważ pojazd ma być tylko dla dwóch osób. Będzie rejestrowany dla czterech osób, bo jest ławka, ale chce się przemieszczać, poruszać tylko i żyć w dwie osoby. Bardziej ta ławka jest po to, żeby posiedzieć, po nic więcej. Spanie dla dwóch osób nie ma tu. Standardowo montujemy to jeszcze drugie łóżko opuszczone elektryczne. To u Was tak tradycyjnie, nie? Tak, tak, ale no tutaj nie ma, no bo wiadomo, klient nie będzie używał to i nie chciał tego łóżka. Zostały przez to zamontowane szafki. Tutaj po prawej stronie elektronika. Tak, no właśnie, i co? To znaczy sterowanie od elektroniki, od ogrzewania i od Victrona. Jest tutaj bardzo mało tych urządzeń. Wszystko jest praktycznie w panelu, znajduje się Victronowskim, który widać praktycznie wszystko, zużycie, poziom naładowania akumulatorów, także poziom zbiorników, wszystko znajduje się tutaj. Czyli całą informację o elektronice, o prądzie praktycznie mamy w tym jednym miejscu, tak? Dokładnie, w tym paneliku. Pojazd został wyposażony w zbiornik wody czystej 200 litrowy. O, no to tak jest, naprawdę chyba chce na dziko. Dokładnie, jest. 200 litrów jest czystej wody, 160 szarej. No jest to tak wszystko tutaj zbudowane typowo pod to, żeby żyć i funkcjonować bez praktycznie pól kempingowych, nie? Czyli no praktycznie z 800, mając 800 W na dachu,
mając akumulatory to i tyle taki zapas wody, to można, nie? Tak, dokładnie. Ja tutaj myślę, że bez problemu energii nie powinno zabraknąć, chociaż no jest tutaj klima, auto zostało wyposażone w klimatyzator. O właśnie, tu pokażemy nie tylko klimatyzator, dokładnie. To też o tym powiemy, bo jest klimatyzator Dometica, ale to drugie urządzenie, co to jest, drugi klimatyzator? Nie, drugie urządzenie to jest rekuperator też Dometica, AC300. Tak. Też jakiś materiał na naszym kanale powinien o tym już być, bo to jest dość nowe urządzenie. W zeszłym roku chyba tak, było dokładnie. W sprzedaży, nie? Weszło od zeszłego roku, no tak. Mieliśmy to szczęście już montować ich kilka sztuk, bo no jakoś tak weszło i z automatu ludzie jakby się tym zachwycili. Zamiast turbowenta, zamiast czegokolwiek chcą mieć ACC montowane, AC300, bo jednak no mówią, że to wymienia powietrze w środku i działa lepiej. A jednocześnie chyba nie tracimy tyle ciepła, nie? Dokładnie, nie musimy wyrzucać na zewnątrz albo... Albo zimna. Dokładnie, nie musimy wymieniać jakby powietrza, które znajduje się w środku. Także no, montujemy już któreś urządzenie z rzędu, ten Dometic ACC, no na razie się sprawdza dobrze, zobaczymy jak to będzie dalej funkcjonowało. Ale są one jakby nie było prądożerne, że tak powiem brzydko. I drugie urządzenie potrzebuje bardzo dużo prądu. Także jeżeli byśmy chcieli używać tego na dziko, to przypuszczam, że i tak i te solary i to wszystko mogłoby nie starczać, żeby to za długo pracowało. No tak, dobrze. Mówiliśmy, że są dwa akumulatory. Ile tam jest amperogodzin? 120 amperogodzin każdy akumulator. Każdy. No to 240 to tak... To nie jest za dużo. No dlatego, właśnie, no dlatego właśnie. Ale zostawiliśmy miejsce, tak i klient sobie zażyczył, że w razie W zawsze możemy dołożyć tam następne akumulatory. No i wiadomo, zwiększyć mu moc. No dokładnie, bo miejsce tam jest, tam. Dokładnie. A duży zapas można tutaj wagowy załadować, także no, nie będzie. Dlatego jeszcze poczekamy, niech klient zacznie użytkować auto. Na razie był tutaj, obejrzał po prostu etap, na którym jest pojazd, dlatego też i auto zostało jeszcze na produkcji, bo mamy kilka jeszcze rzeczy, które musimy dołożyć, kilka rzeczy zmienić. No, no z tego, co słyszałem, to klient dużo zmienia. Dużo tak co chwilę, za każdym jak przyjedzie, z nowymi pomysłami przyjeżdża. Dokładnie. No jest to klient specyficzny, no ale wiadomo, no też i zabudowa jest specyficzna, tak? No, jeżeli ktoś sobie buduje auto typowo pod siebie, no to i ma zawsze jakieś wymagania i później dochodzą jakieś drobne rzeczy, które by chciał, niuanse, które by chciał mieć dla siebie zainstalowane. No i właśnie, no to i wszystko... trzeba spełnić. No właśnie, to wszystko w Balkampie można zrobić. Ja bym chciał tutaj zwrócić uwagę na, zobaczcie, na wysokość, bo jest bardzo, bardzo wysoko, nie? Tak, dokładnie. No pojazd normalnie ma tutaj jeszcze łóżko zamontowane, co obniża jakby wysokość pojazdu o 15 cm, tak? No tutaj tego nie ma, no dlatego no ja jestem niski, to tutaj dla mnie to w ogóle jest bardzo wysoko, ty jesteś wyższy, no ale i tak nie masz tutaj problemu z przemieszczaniem. Bardzo duży i czuje zapas. Się człowiek wygodniej i przestronnie. Tak, no i przestrzeń jest dużo większa, nie? Wewnątrz. Dokładnie. Dobrze, jesteśmy w kuchni. Kuchnia też jest nietypowa. Tak. Bo zastosowaliście tutaj płytę gazową. Tak, płytę gazową Solgazu, tak jak widać, z pokrywą szklaną. Nie mieliśmy okazji jeszcze stosować tych płyt w vanach, ale już tutaj mamy teraz takie właśnie posunięcia i będziemy próbować zastosować je w vanach. Są bardzo fajne płyty, ponieważ uniemożliwiają zdmuchnięcie płomienia, ponieważ jest on ukryty pod spodem, nie? Do tego, tak dokładnie, jak widać, dokładnie. Do tego, tak jak widać, czarna bateria, zlew, szuflady, schowki, no wszystko, nawet rozmieszczenie szuflad jest dokładnie tak, jak sobie klient zażyczył, bo już ma zaplanowane, co gdzie będzie trzymać. To aż pokażemy, no rzeczywiście. Jest ich dosyć sporo, także tak to mniej więcej wygląda w dużym skrócie. Nie, oprócz Czyli tego tu jest bardzo jeszcze... świadomy klient. Tak, dokładnie, oprócz tego tu jest wiadomo stolik, taki delikatny, żeby jeszcze szło wyjść z pojazdu, ale też, żeby można było cokolwiek zrobić, bo jak widać, pomimo wielkości pojazdu, to kuchnia nie jest za duża. Tak. Nie, ale może klient nie chce gotować. Za to jest dosyć spora lodówka i zamrażalką. No dokładnie. O, widzę Vitrifrigo, czyli taka firma, która już tak mocno weszła na rynek. Już w tym czasie, kiedy innych topowych tych producentów brakowało w tych czasach pandemii, Vitrifrigo swoje produkty jednak ulokowało na rynku. Dokładnie, ulokowało i dosyć, powiedzmy, też jest dostępność bardzo fajna i mają też te lodówki, są bardzo fajne, tak jak widać. Jest osobny agregat, co też umożliwia dosyć dużo rzeczy, tak jak widać, nad lodówką jest zrobiony jakby front z wentylacją, ponieważ tam jest właśnie agregat, kompresor.
No bo oni robią też osobno, co umożliwia tak. Nawet, żeby go przesunąć obok, postawić chyba na... półtora metra nawet tak, jest możliwość przesunięcia umieszczenia agregatu w innym miejscu. Dokładnie, nie? Co jest bardzo fajne, bardzo przyjemne i łatwe w montażu też, bo to zawsze tego miejsca wszędzie nam brakuje, nie? Tak. To szczególnie to jest dobra opcja dla firm zabudowujących, nie? Takich tak, jak wasze. Dokładnie. Zanim pójdziemy do tyłu, opowiemy jeszcze o sypialni, to co, wejdźmy do łazienki, bo dokładnie. W łazience... tak jak widać, znajduje się tutaj łazienka, jest toaleta klesana. Ospadł nam prysznic w czasie jazdy, a właśnie. Nie powiesiliśmy go, nie no. Spadł, tylko nie powiesiliśmy. No tak. Aha. Ale to można go podnieść, jak tam jesteś na miejscu, to możesz podnieść prysznic. Jest tutaj też toaleta klesana. No właśnie, powiedzmy króciutko, o co jakieś tutaj... grzałki i takie rzeczy, klesana dokładnie. To jest... Dokładnie, klesana wurkuje po prostu... wszystko jedynkę co... i dwójkę jest dokładnie. W stanie zworkować. Zworkować, zaworkować tak. Hermetycznie. I później to się tutaj znajduje w szufladki, gdzie spadają takie woreczki już zgrzane, trafiają do szuflady. A tutaj nam pokazuje, ile jeszcze można tych cykli zrobić. I obcięcie worka, zgrzanie i tak dalej, to na tym wyświetlaczu wszystko mamy. Ale my tutaj przejdźmy do tego, co zrobił Balkamp. O, dwa odpływy. To jest bardzo dobra opcja, nie? Dokładnie. Już teraz coraz częściej zaczynamy przechodzić na dwa odpływy nawet we wszystkich pojazdach, ponieważ bardzo często mieliśmy tutaj od klientów skargi, że jeżeli staną po skosie, niekoniecznie prosto gdzieś na dzik, mają problem ze spływaniem tej wody. Jeżeli jest w dwóch miejscach, ułatwia to bardzo, bo jakbyśmy praktycznie nie stanęli pojazdem, to ta woda zawsze spłynie którymś spływem. Tak, no i przechodzimy płynnie do sypialni. Nie ma jeszcze materacy, ale potrafimy sobie wyobrazić. Czyli tutaj dwa spania. Tak trochę, powiem Ci, nietypowo, nie? Dokładnie. Bo z reguły tutaj się wyciąga, w tym miejscu się wyciąga szufladę i można to wszystko połączyć. Tutaj klient coś innego, miał inny pomysł na to. Tak, dokładnie. Tutaj no, też klienci są osobami starszymi i chcieli koniecznie, żeby mieć każdy mógł w nocy wyjść ze spania. Dorobili jedynie taką półeczkę 30-centymetrową i dodatkowy materacyk taki chcą 30-centymetrowy, ale tak poza tym chcą mieć osobne spania. No, myśmy dostosowali się do ich prośby, tak jak widać. Spanie jest dosyć wysoko, ale są oprócz tego zrobione schodki, pod którymi żeśmy właśnie umiejscowili ten wielki zbiornik oraz pod drugim schodkiem ogrzewanie. No właśnie, tutaj jest ogrzewanie i to dwa piece. Tak. Jest to tu twin ogrzewanie, po prostu dwa piece. Jeden jest bardziej odpowiedzialny za wodę. No jest to tak, by trzeba było to bardziej zobrazować, pokazując filmik, ale też można wejść na stronę Tigrexa, zobaczyć jak to funkcjonuje. Czyli to jest takie rozwiązanie właśnie przez Tigrexa stosowane, tak wymyślone? Tak jest. Mhm. Dobrze. Ile tutaj jest wysokości, tak mniej więcej? Około 70 cm. No bo garaż jest bardzo wysoki. Tak, dokładnie. No i pomimo tego, że pomieszczenie tutaj jest, wnętrze jest bardzo wysokie, to tego, ile mówisz, 80, tak? Tak, bo inaczej powiem, całość wysokość tutaj pojazdu to jest 2,5 cm. Mhm. Jeżeli tutaj było na garaż, niestety musieliśmy poświęcić 1,30 m, czyli zostaje nam 75 cm tutaj na spanie, powiedzmy, odejdzie jeszcze materac, no ale mówię, klient się z tym liczył. Koniecznie chciałem mieć tak wielki bagażnik, bo chcę wprowadzać swoje rowery, którymi trenuję. No, jest to starsza osoba, ale jeździ, ma i chcę koniecznie je chować do środka. Pod żadnym pozorem nie było rozmowy, żeby rowery były na zewnątrz, na bagażniku jakimś rowerowym, na czymś musiały wejść do bagażnika. Przyszedł czas na podsumowanie. To jeszcze raz wspomnę, że to jest zabudowa monokok, czyli zabudowa nietypowa. 7,30 długości, 3,15, czy mówisz 3,20 już z tymi z oknami, tak? Tak jest. 2,20 szerokości, 4 osoby do jazdy, 2 osoby do spania, zabudowa indywidualna, jak przystało na Balkampa. Dokładnie, jest to zabudowa indywidualna, klient, wszystko robione pod, tak jak już kolejny raz powiem, pod życzenie klienta. I to jeszcze wielokrotnie zmieniane przez klienta. Dokładnie. Na fajnej bazie, no bo myślę, że baza tutaj jest bardzo fajna, no tu nie można powiedzieć złego słowa, bo na Mercedesie 4x4 jeździ się bardzo fajnie. Zresztą jechałeś tutaj ze mną, auto nie jest dokończone, tak. Ale widziałeś... Cicho. Marek, ja już to powtarzałem też w kilku firmach, bo też o jakimś monokoku kiedyś już robiliśmy materiał, ale tutaj jest naprawdę cicho. Dokładnie, jechaliśmy tu miło i przyjemnie, można porozmawiać, tak jakbyśmy teraz rozmawiali na postoju, taki jest podczas jazdy, co jest bardzo przyjemne. Do tego w ogóle skrzynia automatyczna, wszystko, no,
naprawdę jedzie się tym autem bardzo, bardzo przyjemnie. Przede wszystkim nic nie skrzypi. Dokładnie. No staramy się wszystko, jak robiliśmy do tej pory, wszystko jednak częściowo kleić. Fakt, że to tak jak zawsze powtarzam, jest to utrudnione później przy demontażu, w razie czego naprawy, czegokolwiek, to zawsze jest utrudnione, ale co daje też efekt podczas jazdy taki, że jednak to wszystko tu jest cisza, tak? No, tak. Większość ludzi miała możliwość jeździć wieloma markami, tu nie ma co mówić, ale jednak te meble skrzypią. Nawet te luksusowe marki niestety mają taki problem dużo, bo to są połączenia, no, połączenia. Dokładnie. I skrzypią. Dlatego skrzypią. Wszędzie staramy używać się tej sticky, materiałów klejących, żeby no po prostu to wszystko jednak spowodować, żeby tu była cisza, żebyśmy słyszeli delikatnie, mogli sobie porozmawiać, pojeździć, odprężyć się, a nie stresować się, że coś nam trzeszczy. Dobrze, to jeszcze teraz powiedzieliśmy, że zabudowa indywidualna, jeżeli zabudowa indywidualna, to musi indywidualnie kosztować. Jak to wygląda z cenami? No powiem, że na dzień dzisiejszy wygląda to bardzo źle, no ale co tutaj dużo mówić, jest ciężki okres i w ogóle no co tu, wszystko jest drogie. Ale tutaj no faktycznie cena tej zabudowy jest dość wysoka. No nie wiem, czy dość wysoka, bo patrząc z naszej strony, no jest tutaj bardzo dużo pracy poświęcone. Tak. Wykonanie zabudowy, czyli wykonanie bryły oraz zabudowy wewnątrz z tym wyposażeniem, tylko trzeba wziąć pod uwagę i ACC 300 Dometic, i klimatyzacja, i solarów 800 W, i dwa akumulatory litowo-jonowe, no to wszystko generuje koszta. Tak, no ale jest nietypowe. Nietypowe tak, rozwiązania, drogie rozwiązania, niezawodne rozwiązania, ale no... To... I teraz zmiana nawet układu wewnątrz, to wszystko powoduje roboczo godziny i pracę. No ta zabudowa tutaj to jest, tak jak powiedziałem, bryła plus zabudowa wewnątrz, to jest 380 tysięcy netto. Nie? No to nie są to małe pieniądze. Do tego trzeba doliczyć pojazd, który tak. No, przy tej konfiguracji tak duży pojazd kosztował też nas bardzo duże pieniądze. Czyli ponad 300 tysięcy netto kosztowała sama baza. Do tego zabudowa, no to no niestety wychodzą to dosyć duże pieniądze. Dlatego cały czas jednak większość naszych klientali to jest rynek niemiecki, gdzie przelicznik jest trochę, ale coraz więcej robimy na polskim. No właśnie, no. Wymagający klient doceni. Dokładnie. Doceni ten wasz kunszt, no i jeżeli chce coś wyjątkowego, no to wie, że trzeba za to wyjątkowo zawsze zapłacić. No już niedługo będziemy mogli pokazać kilka jednostek, które robimy na Polskę. Jednostek dużych, bardzo dużych, są u nas na Warszawie, są w takim powiedzmy pierwszej fazie produkcji, ale miejmy nadzieję, że za półtorej, dwa miesiące one już będą na takim dosyć mocnym ukończeniu i mam nadzieję, że się uda pokazać i pochwalić też dużymi jednostkami, na razie nie zdradzamy. No wiadomo, że pokazywaliśmy już na targach, no, bardzo ale podobne. Ale robiliśmy materiały o dwóch autobusach, co najmniej tak. Waszych. I to są też bardzo nietypowe, zrobione na zamówienie, przebudowywane na zamówienie no, a teraz pojazdy. Przebudowujemy też trzy jednostki właśnie i miejmy nadzieję, że w najbliższym okresie się uda zrobić filmik i pokazać Państwu, jak wyszły tam te duże jednostki, jak to się prezentuje, jak jeździ. Dobrze, Marku, dziękuję Tobie bardzo. Zapraszamy do firmy Balkamp, jeżeli taki pojazd Wam się spodobał, taki pojazd byście chcieli zbudować. Dziękuję ślicznie za oglądanie i zapraszam, jeżeli wszystkich, którzy chcą obejrzeć na żywo, do nas na firmę, może zawsze jest co obejrzeć, co pokazać, zobaczyć i zastanowić się, jak to dalej skonfigurować. Dziękuję ślicznie, do widzenia.